dzisiejszym filmie recenzja kamery CCTV, czyli kamery przemysłowej EasyCam o modelu ECSB1252. Zapraszam Was na ten film. Opisując wygląd tej kamery, należy wspomnieć o tym, że jest to kamera w całości wykonana z plastiku w kolorze białym. Jest to plastik błyszczący, jak widzicie. Jest to oczywiście kamera kopułkowa. Mamy możliwość zamontowania jej w suficie w ten sposób. Możemy zamontować na ścianie. Tak, ta konfiguracja, jeśli chodzi o te kąty, jest naprawdę tutaj wszechstronna. Możemy tak ustawić tą kamerę, możemy ją obracać. Możemy ustawić tak, to w zależności od naszych potrzeb tą kamerę możemy dostosować bez problemu pod siebie. Jest to kamera typowo wewnętrzna, także tutaj zastosowanie na zewnątrz może być nieco szkodliwe dla tej kamery, aczkolwiek zakres temperatur i wilgotności tutaj może nieco skłonić nas do użycia tej kamery na zewnątrz obiektu, aczkolwiek nie zalecam, gdyż producent jasno tutaj podaje, że kamera jest kamerą wewnętrzną i tutaj w przypadku jakichś uszkodzeń gwarancja będzie rozpatrywana tylko właśnie wtedy, gdy nasza kamera ulegnie uszkodzeniu wewnątrz budynku. Jest to kamera wyposażona w diody doświetlające. Tych diod mamy 14. Jeśli ten czujnik, który znajduje się tutaj, wykryje, że jasność jest zbyt mała, uruchomi te diody doświetlające. W tym momencie zapalą się one na kolor czerwony, co będzie powodować, że obiektyw będzie w stanie nagrywać ten obraz doświetlony tymi diodami LED-owymi. Dzięki czemu w nocy będziemy mogli bez problemu podejrzeć nasz obiekt, czy nic złego tam się nie dzieje. Jak wspominałem już w rozpakowaniu, do zestawu mamy dołączone 3 kołki, dzięki czemu możemy w szybki sposób zamontować tą kamerę, czy to na ścianie, czy to na suficie, w bardzo banalny sposób. Odpowiednio wymierzając punkty, wkręcamy nasze kołki wraz ze śrubami, wkładamy, wpinamy tą kamerę, obracamy, w tym momencie ona się blokuje i ona na stałe może być tak zamontowana. Kabelek, który tutaj wychodzi od tej kamery, możemy w ten sposób tutaj go schować, także nie będzie nam tutaj przeszkadzał w żaden sposób przy montażu tej kamery. Jeśli chodzi o kablowanie, jakie wychodzi z tej kamery, oczywiście jest to kamera przewodowa, tutaj myślę, że nie trzeba było nawet Wam o tym wyjaśniać. Mamy tutaj dwa wyjścia, jest to jedno gniazdo zasilające 12V, takie napięcie należy dostarczyć do kamery, by ona mogła pracować i diody mogły być uruchomione, te doświetlające. Natomiast kolejne złącze jest to oczywiście wtyk BNC, wtyk żeński, co pozwala na odbieranie wizji z tej kamery. Możemy za pomocą takiego wtyku, czy też odpowiednich przejściówek, w zależności od konfiguracji, jaką chcemy z tą kamerą działać, możemy podłączyć ją do rejestratora, bądź do komputera, bądź do jakiegoś dowolnego wyświetlacza za pomocą właśnie takiego wtyku, bądź dostępnych wszelakich przejściówek. Długość tego kabla nie jest zbyt duża, aczkolwiek jest wystarczająca. Montując kamery CCTV, te kable chowamy tak, żeby nam tutaj ich nikt ewentualnie nie uszkodził. Zazwyczaj one są chowane w puszce, czy też są wkładane dosłownie do ściany. Tutaj ta długość tego kabla, mi się wydaje, że jest zupełnie wystarczająca do takich wewnętrznych zastosowań. Tu nikt nie powinien mieć negatywnego zdania na ten temat. Co do wyglądu tej kamery i designu, myślę, że to jest na tyle. Tutaj nie ma się co rozpisywać na ten temat. Ważnym tutaj plusem jest tej kamery, że możemy ją naprawdę konfigurować w każdej dowolnej płaszczyźnie. Możemy sobie ją obracać w zależności od naszych potrzeb, czy tak, tutaj już nasze potrzeby i nasza wyobraźnia może zadziałać. To jest akurat w przypadku tej kamery wielki plus. Na tej stronie mamy logo EasyCam. W momencie, gdy ona jest pod sufitem zamontowana, to logo jest widoczne w prawidłowej pozycji. Tutaj, moi drodzy, tak na szybkości zamontowana przeze mnie kamera, wykorzystując tutaj instalację, którą akurat miałem, podmieniłem moją kamerę na właśnie recenzowaną kamerę ECSB1252.
Jeśli chodzi o ten taki pasek czerwono-żółty, nim się nie sugerujcie, to jest akurat wina mojego tutaj monitora, który wykorzystuję na potrzeby takiego podglądu. Natomiast przejdźmy teraz do samej kamery. Ona w tym momencie nie jest synchronizowana, jeśli chodzi o taki dokładny poziom. Ona jest w tym momencie ustawiona pod kątem, jak widzicie tutaj, żeby prawidłowo ten obraz zobaczyć, naszą głowę musielibyśmy przechylić lekko w lewo. Ale to nie o tym mowa. Jak już wspominałem, konfiguracja położenia tej kamery jest naprawdę zaawansowana. Możemy w każdym kierunku nią obracać. To akurat mi się nie udało ją ustawić tak jak należy. Natomiast nie na tym się skupimy dzisiaj. Dzisiaj zobaczcie, jak się prezentują kolory tej kamery. W tym momencie te kolory zostały ustawione przeze mnie na domyślne, czyli takie, jakie powinny być fabrycznie. Ta zieleń tutaj, tej trawy jest, no, powiedzmy sobie wprost, nie jest zbyt piękna, ale sugerujmy się również tym, że jest jesień. Aktualne kolory nie są odwzorowane tak, jak powinny być to normalnie w lecie czy na wiosnę. Także tutaj weźmy poprawkę, jeśli chodzi o kolory. Zobaczmy tutaj barierka koloru bordowego. Akurat ta kamera koloru bordowe bardzo ładnie odzwierciedla, tutaj się nie można przyczepić. Szara cegła również jest ładnie odwzorowana, także jeśli chodzi o kolory tej kamery, tutaj myślę, że są na dosyć wysokim poziomie, już pomijając tą właśnie trawę wspomnianą, aczkolwiek na żywo ten odcień trawy jest jednak trochę jaśniejszy niż tutaj na kamerze. Te krzaczki, te krzewy, te gałęzie, one są tutaj takie lekko bordowawe, mniej więcej widoczne tutaj na kamerze. W rzeczywistości one są brązowe, także tutaj kamerka lekko, tak jakby to nasycenie barw źle dobrała w tym przypadku. Aczkolwiek pomijając teraz kwestię kolorystyki, zobaczmy, jeśli chodzi o rozdzielczość. Mamy tutaj rozdzielczość standardową dla tego typu kamer. To jest kamera CCTV, kamera przemysłowa. Ona ma rejestrować wydarzenia, nie ma rejestrować dokładności tych wydarzeń. Także tutaj, jeśli chodzi o to, żeby mieć najlepszą jakość, powinniśmy tutaj zainwestować w lepszą, droższą kamerę. Natomiast jeśli chcemy korzystać normalnie z tej kamery jako kamery przemysłowej do podglądu wydarzeń, ta kamera w zupełności będzie nam wystarczać. W tym momencie ona jest zamontowana u mnie na ścianie, tak jak mówiłem, tu kwestia jest jeszcze doboru obrotu, aczkolwiek, żeby nie przedłużać, pozostawiłem taki obrót, jaki mi się akurat tutaj ustawił. Także jeśli chodzi o tą kamerę, w dzień naprawdę sprawuje się bardzo dobrze. Tutaj, jeśli chodzi o takie bardziej techniczne parametry tego produktu, odsyłam na stronę producenta. Cena tego produktu to 65 zł lub 70 w sklepie stacjonarnym, mam gwarancję 24 miesiące. I tutaj najważniejsze cechy, typ kamery, jest to kamera wewnętrzna, powtarzam już kolejny raz, wielkość przetwornika 1,3 cala, przetwornik CMOS, model przetwornika PC70020. Wbudowany obiektyw, ogniskowa 3,6 mm, kąt widzenia 72 stopni, słuchajcie. Wbudowany reflektor podczerwieni, oczywiście zasięg podczerwieni 15 metrów. I tutaj co mamy jeszcze więcej? Balans bieli, możemy sobie regulować mechaniczny filtr podczerwieni. Zasilanie kamery 12V, 215 mA. Klasa szczelności IP66, temperatura pracy od minus 10 do plus 50. Czyli tutaj nawet jakbyśmy w naszym obserwowanym obiekcie mieli niższą temperaturę tej kamery, że nie powinno się nic złego stać. Wymiary przedmiotu 70 mm na 90 mm, gwarancja 24 miesiące. I słuchajcie, moi drodzy, dzięki wam serdeczne za obejrzenie tej recenzji, odsyłam na stronę producenta. Jeśli chcecie, możecie zadawać pytania również tu na eltrox.pl odpowiednim konsultantom. Oni wam doradzą, jeśli chodzi o dobór komponentów do waszego zestawu.
Ja Wam serdecznie dziękuję, zapraszam do kolejnych filmów. Do następnego razu. Cześć.